A ja bym chciała wam powiedzieć kilka słów na temat tego, jaki mamy obecnie czas. Jak wiecie, jesteśmy w czasie podziału i ten podział jest efektem sądu, o który się modliliśmy. Jest napisane, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Modliliśmy się o ten sąd, modliliśmy się o to, żeby padała na wszelka iluzja w naszym życiu. I chcę, żebyście się nie bali tego, co ma miejsce obecnie w życiu wielu z was. I to jeszcze ten czas trochę potrwa. Teraz jest taki czas różnego rodzaju kryzysów, które wychodzą na wierzch. U tych ludzi, u tych z was i w tych dziedzinach życia, gdzie macie nieprzerobione jeszcze rzeczy na poziomie Bożej prawdy. Tam, gdzie nie ma fundamentu Bożej prawdy, w tych dziedzinach życia macie różnego rodzaju turbulencje i wstrząsy. I tego już mogliście niektórzy z was doświadczyć, bo jest napisane, że Bóg wstrząśnie jeszcze raz tym, co trzeba wstrząsnąć, aby to, czym nie można wstrząsnąć, się ostało. Co się ostanie? To, co jest zbudowane na fundamencie Bożej prawdy. Wszystko inne jest ten czas, że ma zostać potrząśnięte. I teraz tak, niektórzy z was możecie mieć takie sytuacje teraz, że pojawiają się kryzysy w małżeństwach, pojawiają się problemy finansowe, pojawiają się problemy zdrowotne, pojawiają się problemy w wychowaniu dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Odrzuconko przychodzi znowu, lęki wychodzą na wierzch, jakieś nałogi znowu przychodzą. I to nie jest tak, że nagle, ola Boga, coś się wydarzyło, wielka opresja. Wy sobie zweryfikujcie, co jest opresją, co nie jest opresją, bo modliliśmy się o sąd Boży. Modliliśmy się o to, aby przyszedł Boży podział i żeby zostało obnażone wszystko to, co nie zostało zbudowane na fundamencie Bożej prawdy. Więc może okazać się, że to nie jest wcale diabeł, tylko Bóg pokazuje ci, że akurat w tym miejscu, na przykład małżeństwie, nie hula jak trzeba. I tam nie zbudowałeś rzeczy na podstawie Bożej prawdy. Więc chcę was na to uczulić, żebyście zwrócili w ogóle na to uwagę, nie? Dlaczego takie coś w ogóle ma miejsce? Właśnie z tego względu, że modliliśmy się o to. Jaki jest tego później rezultat, jaki jest tego efekt? Zaraz wam o tym powiem. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To nie jest tak, że to się teraz dzieje, ola Boga, sypie mi się życie teraz. Nieprawda. Twoje życie sypało ci się już od dawna. Tylko to teraz, w tym czasie, zostało to na podstawie Bożej prawdy obnażone i pokazany jest ci twój aktualny stan. I to teraz jest ten moment, żebyś rozpoczął pracę na tym elemencie, który ci nie hula. Czyli na przykład, jeżeli masz problemy zdrowotne, to tak naprawdę oznacza to, że tam masz niezbudowany fundament związany z uzdrowieniem. Więc to jest ten moment, żeby rozpocząć pracę. Jeżeli masz problemy, powiedzmy, finansowe, to jest ten moment, żeby zobaczyć, na ile tam stoisz w Bożej prawdzie. I rozpocząć pracę. To jest wszystko po to, żeby nas docelowo podnieść. To jest dla naszego dobra. I chcę, żebyście przestali nadawać jakąś rangę, że ola Boga, straszne rzeczy się dzieją, sypie mi się życie, tylko żebyście zobaczyli to z tej perspektywy i dziękowali Bogu za to, że teraz przychodzi czas oczyszczenia waszego życia, wszystkich rzeczy, które są zbędne i wszystkich rzeczy, które nie zostały prawidłowo zbudowane w waszym życiu. To służy ku waszemu dobru. Więc to jest istotne. Słuchajcie, jest taki fragment z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o tym, że on jest krzewem winnym. Nie? I tam jest napisane w ten sposób, że pęty, które nie wydają owocu, one są podnoszone do światła, żeby to światło powodowało, stymulowało rozwój. Natomiast te pęty, które wydają owoc, one są oczyszczane po co? Po to, żeby wydawały owoc jeszcze większy. Wiecie, w jaki sposób oczyszcza się taki krzew winny? To nie jest na zasadzie, że się polewa wodą, to jest oczyszczenie. Tylko przychodzi taki ogrodnik z sekatorem i odcina wszystkie zbędne pędy, wszystkie boczne pędy i wszystkie zbędne liście, które są w obrębie owocu. Tak naprawdę zostawia się tylko 3 liście przy winorośli, przy winogronach, resztę się odcina. Z jakiego powodu? Z 2 powodów najistotniejszych. Pierwszy powód jest taki, że te wszystkie zbędne liście powodują zacienienie, czyli nie dociera słońce, nie dociera powietrze, czyli ten owoc jest mały, marny i cierpki, bo nie ma słońca, więc on nie jest słodki, dorodny. A te pędy odcina się po to, bo one po prostu zużywają te soki, które powinny iść na to, żeby ten owoc stawał się coraz większy. Łapiecie to, więc generalnie chodzi o to, że to oczyszczenie, które ma miejsce teraz w waszym życiu, ono docelowo ma służyć temu, żeby pojawiła się w waszym życiu nowa przestrzeń i nowy rozwój. To służy ku waszemu rozwojowi. Wiecie, że jesteśmy w czasie przejściowym. Rozpoczyna się nowy etap w marcu. I to jest ten moment, żeby wyczyścić wszystko to, co Duch Święty pokazuje, że jest do wyczyszczenia. I proszę was, żebyście tego nie bagatelizowali, bo jeżeli nie zrobicie roboty, która jest generalnie przed waszymi oczami, bo wy sami widzicie, co się dzieje w waszym życiu, to jest czymś, co spowalnia wasz rozwój. Po prostu, tak? Jest czas oczyszczenia, to proszę, wykorzystujcie ten czas. Nie boksujcie się z Duchem Świętym. Po prostu, co ma runąć, niech runie. Co ma runąć, niech runie.
ostanie się tylko to, co jest zbudowane na prawdzie i tego się trzymajmy.